Arkadiusz Kołynycz zdobył na początku października złoty medal Mistrzostw Polski w zapasach w stylu klasycznym. Zawodnik olimpijczyka został uznany za najlepszego uczestnika zawodów, które odbyły się w Radomiu. Po mistrzostwach rozpoczęły się przygotowania do kwalifikacji olimpijskich. Radomski zapaśnik podczas jednego z treningów nabawił się urazu kolana. Zawodnik zerwał więzadła krzyżowe. Arkadiusz Kołynycz jest już po operacji. Leczenie potrwa jednak przynajmniej do lutego. Natomiast kwalifikacje olimpijskie do igrzysk w Tokio rozpoczną się w kwietniu. Arkadiusz Kołynycz musi nie tylko się wyleczyć, ale też odpowiednio przygotować do wspomnianych turniejów.